Skorpie, witam was w 44. odcinku z Assassin's Creed Unity. Sprawdziłem sobie na mapie, czy co mamy do roboty. Nie, zaczynamy misję fabularną. To będzie już szósta sekwencja, cały czas w sumie jesteśmy przy tej szóstej sekwencji. Ale wspomnienie będzie numer 2. Więc tak myślę, że może by było już zacząć. Tak na dobrą sprawę, bo no nie ma już co takiego lepszego do roboty. A jeszcze tylko sprawdzam, czy tu jest ta część tej zagadki Nostradamusa. Nie mam żadnych śladów. O, akurat mi się tu złodziej zespił. Że zaczął kraść. Dostał nauczkę. No i dobra. Mam nadzieję, że chyba nie mam żadnej wypłaty do odebrania. To jeszcze tak do 3 razy sztuka to przejrzę. Saint-Chapelle. Nie wiem, napiszcie mi coś w komentarzu na temat tej zagadki. Może macie dla mnie to rozwiązanie. Nie wiem, cokolwiek. Żebym mógł to rozwiązać w ten inny sposób. Gdzie będzie lepszy? Myślę, że chyba trzeba będzie jednak sobie skoczyć. A do wody. Arno się już nie boi. Tyle odcinków już z nami nagrał, że powinien sobie popływać. Tam, jak to jest basen paryski, no to kurde. Nie popływam. Nic trudnego. Przecież tam przepłynąć kilkadziesiąt metrów. I tak w sumie dla niego to jest nic w porównaniu z wspinaczką. Pływanie to jest naprawdę prosta rzecz. O, mamy przestępców. Trzeba ich szybko dorwać. Za moment tak się stanie. Byłoby gorzej, ale tak naprawdę nie jest źle. Jakoś tu musimy przejść. Zobacz się. Ten na co tak skacze? Nie otworzy mnie. Nie. Nie mam tej aplikacji, nie wiem. Nie wiem jak ogarnąć sobie tą aplikację Companion. Nie wiem, może gdzieś poczytam jakiś poradnik, może znajdę tą aplikację i ogarnę to jakoś. O, właśnie hajsy przyszły. Których teraz nie odbiorę, no. Teraz idę na misję popularną. Zdecydowanie. O właśnie. A, że w ostatniej chwili tam skoczył. W ogóle gdzie jest sklep jakiś? O, tutaj. Biegnij teraz w tą stronę, bo chyba nie uzupełniłem sobie amunicji. A potrzebuję jej. Gdzieś to będzie sklep. Czemu się nie wspinasz? Arno! Co ty odwalasz? Może ci wiję na głowę trochę, ale bez przesady. Dobra,
gdzie ten sklep? Oczywiście go musiałem ominąć. Hey, that's right, I'm talking to you, shit. Ja wyrąbane mam na nich. Teraz jakoś muszę przestępcy dorwać. Kurde. Też tak trochę skomplikowanie to zrobili tu. Żeby zaraz ten przestępca nie uciekł. Dobra, nie wyszło mi tak jak chciałem, ale teraz do tego sklepu muszę iść. Zapomniałem wcześniej się jakoś wyposażyć. No, przepuśćcie mnie. Ok, prawie będziemy mieli 200 tysięcy librów, więc jakieś oszczędności mamy zawsze. Więc nigdy nam niczego nie zabraknie. Niedaleko jesteśmy tej misji fabularnej. Zobaczymy, o czym będzie ta misja. Zakładam, że coś na pewno powiązanego z Elis. Będzie go męczył. Czekaj, otworzymy w ogóle tą skrzynię? Tak, sprawdzę szybko. Ale chyba raczej nie. Nie, 9 level. Jeszcze za wcześnie. A tu radośni. Wszyscy śpiewają. Pięknie. Okej, już mamy tę misję. Niedaleko. No dobra. No i teraz sobie to wejdziemy. Jakiś pancerz będzie w nagrodę. Dopasowany kaptur średniowieczny. No to zaczynamy. I 2 punkty umiejętności będą za tą misję. Elise? Elise! Elise! Damn it. Where was it? Hotel Voisin? Merde. Biegniemy. To jest sprawa życia i śmierci. Odszukać Elis. W sumie znają się od dziecka, no to kurde. Jest dla Arno kimś bardzo ważnym, mimo wszystko. Zaraz ją znajdziemy, spokojnie. Ara będzie po popocie. Mamy kokardę. Czekaj, jakie mamy cele dodatkowe? Strzały w głowę. Zabij zbirów. Aj. Kto tak szczerze? Ty gnoju. What's going on? Where is Monsieur Lafreniere? He's dead. What? Go, I'll explain later. Czekaj, chcę jeszcze strzelić w głowę. Mogę? Okej, okay, już wróciłem. Jeszcze liczą się strzały w głowę. O, tam strzelę. Czy to był strzał w głowę? Nie czaję już tego. Zaraz będzie strzał w głowę i to mocny.
załatwione. Moment, tu jeszcze była gdzieś kula. Gdzie to mamy iść? Za Elis. Ona gdzieś już tam poszła. To jest szybka. Pożyczę artefakt. Dziękuję. Ucieka mi Elis. Bo mamy za nią iść po prostu. No way past this one. Shall we? Let's go! Should have fled with all our crystal friends, Peter! Out again. I'll climb up and take a look. A teraz podwójne zabójstwo trzeba zrobić, okej. No to myślę, że z tym już w ogóle nie będzie problemów. Ale Elis, ty byś mogła stać, wiesz? Just admit it. You're lost. Zamknęłabyś się na chwilę. Don't let him get away! Przeszukać. Pewnie będzie miał kosztownego spinka do muszkietu. Where do we go? Zamknęłabyś się naprawdę na chwilę. Daj mi myśleć. A w sumie ja już tu byłem raz w tym miejscu z Lusiorem. Dwa razy żeśmy tu byli. To jest ten nasz labirynt. Where are they? W którym można się naprawdę już pogubić ostro ze wszystkim. Czekaj, zrobimy teraz tam. Any bright ideas? Zamknij się, proszę cię. Załatwić się jakoś porządnie. Nie, to chyba jednak nam się nie opłaci iść. Chyba, że wszyscy. No ale to wtedy nas zobaczy. To nie, to może jednak zrezygnujmy z tej drogi. Zaraz się dowiesz, gdzie i dokąd. Po prostu daj mi pomyśleć jeszcze. Przez jeden moment. Aha, on tu chyba teraz podejdzie. Kolega. Where to? Ciszej, bo usłyszy. Chyba, że zaraz odejdzie, to nie wiem w sumie. Oj nie, lepiej nie. Chyba jednak zrezygnujemy też z tej drogi. Po prostu inaczej, całkiem inaczej to postąpimy. Nie. Przepuść mnie, no! LOL! Co za zło z tej kobiety. Dobra, tak też nie. Spróbujemy tak. Where do we go? Ciszej, proszę cię. Mogłabyś chociaż raz nie hałasować. A jak zrobimy takie coś, to będzie dość ryzykowne. Ale udane. Całkiem udane. Dobra. O to mi chodziło mniej więcej. No już jeden genialny pomysł wykonałem, więc powinna się to docenić. Laska. Teraz trzeba jakoś wykonać kolejny pomysł, żeby on się udał bez błędów. Where do we go? Dobra. A jak tu podejdziemy?
to jest koleś samotnie, spędzający czas. O, tu go chyba możemy zaskoczyć nawet. Just admit it, you're lost. O. Dobrze, że nie zaalarmowali, tylko was się zdziwili tak po części. Co oni tak prosto? Ja dobra, można iść. Nic gorszego się nie stało. Just admit it, you're lost. Kurde, zamknęłabyś się na chwilę. Chcę ci dupę uratować, a ty jeszcze narzekasz. Don't run off! The part where I spill your guts and drag them off the pole nerve is next! Where do we go? Czekaj sobie na to. Aj, aj. You're mine! You can't hide! Is that your top thing, Peter? Let's just get it bleeding! How do we get out of here? Oni mnie nie zauważyli, serio? O kurde, faktycznie. Tu żeśmy już zrąbali pewną sprawę. O. Any bright ideas? Nie, no tak to chyba się nie uda w życiu. Czarno to widzę. Where do we go? Ciszej. Catch them. O kim ty mówisz? Nikogo tu nie widać. Czyli to jest ślepa uliczka. Just admit it. Dupa. You're lost. Tu jakaś łódeczka. A moment, tam jest też jakaś droga. Czyli idę też na ślepo. Tu w sumie byłoby dobre, tylko moment, jakoś to muszę przemyśleć. Idzie to zrobić. How do we get out of here? Pięknie. Mogę jeszcze te drzwi otworzyć przy okazji. Chyba w sumie trzeba. Nie, ja ich nie otworzę, nie ma mowy. To się pomęczmy dłużej. Where to? I właśnie zaprowadzimy księżniczko. Tylko daj mi ich oblukać. Dobra, można iść. Chodź na kucanego, wiesz, będzie ciszej. O, i mamy wyjście akurat z tej sytuacji. Teraz ja bym tu uciec. Where to? Two of them up ahead. You take that one. I'll handle his friend. Watch out! Too many of them to sneak past. We'll have to work together. Take them out quietly. He's in a young woman. Tall, red hair. I think that was all of them. We're clear. There's a bigger group coming up there. Tam następny są. Widzę, że współpraca jest na razie. I co? Wait! Snipers! I see them. Perhaps you can get a better angle from the roof. Moment. A się tu nimi zajmę. Mój parkour załatwi sprawę. Nie zbliżaj się tak bardzo. Teraz załatwimy kolejnego. Czekaj, no i ładnie, misja z Elise. Zawsze
coś. Dobra. Looks like the last one. Let's get out of here. No, i koniec misji. Już wszystko. Czy jeszcze? Się będziemy męczyć. They can't have gone far. Find them. Go on. I'll distract them. Trust me. Meet me tomorrow at Café Théâtre. I'll explain everything. You're mad. I'll be there. I may be a little late. Faktycznie. Już koniec misji. A teraz to chyba powinienem spieprzać. Spieprzamy. Dokładnie. Połączamy. O, może jeszcze tym przejściem podziemnym uciekniemy. Będzie nam najszybciej, najłatwiej. Tak, dokładnie, tak zrobimy. I już ich zgubiliśmy, tak na dobrą sprawę. Nie znajdą już. O, i koniec sekwencji szóstej. O, trochę mi się to nie podoba, ale niech będzie. I okej. To jeszcze może powinienem im uciec do końca. Aha, coś odblokowałem. Oczywiście musiałem. Teraz jak stąd wyjść? Mogłem się pogubić teraz nieco. Podwójna wypłata. Może teraz tutaj. Nie no, chyba teraz powinienem się wrócić. Musiałem już uciec z tą dziurą. Teraz nie wiem, gdzie są ci kopacze. No dobra. Zgubiłem ich. I have a mission for you. Dobra, dobry sobie na razie. No i 20 minut minęło. O, może sobie zrobimy punkt widokowy. Co wy na to? Jak już tu jesteśmy, po tej części mapy, no to odświeżmy sobie tak na koniec ten punkt widokowy. A misja się znajduje w Café Théâtre. Zawsze byśmy mieli kolejne misje poboczne, jak sobie odświeżę ten punkt widokowy. Więc wiecie, zawsze to nam daje kolejne odcinki do przodu. I więcej oczywiście ich będzie. Tylko teraz zastanawiam się, jak się tam dostać, jak będzie ciężko. A na zakup... To chyba są mury Bastylii. Przynajmniej mi się wydaje, jak to wygląda na Bastylię. Słyszę jakąś skrzynię. Aha, czerwona skrzynia. Dobra, to się zastanówmy dobrze, jak tu się dostać. Widzę, że już chyba jest jakiś sposób. Dobra, skorzystajmy z tego sposobu. To nam bardzo ułatwi. Ale po linie, Arno po linie. O, pięknie. No i wykorzystujmy nasz parkour. No chyba trzeba będzie tutaj wejść niestety przez to okno. Jeszcze jakby tego mało, są straże. Jakby się dostać wyżej. O kurde, widzą. Gnój mnie widzi. Teraz przestanie mnie widzieć. Hey, I was right behind the bastard. Dobra, skupię go. O to mi chodziło. Teraz myślę, jakby się inaczej tu dostać. Aha, co nam to dało? No niemal by nas wykrył i by zaalarmował. Chodź tu. Boisz.
proszę uważaj, bo są kolejne straże, a żartów tu nie ma. A tu? Nie, tutaj nic nam nie da. Not dreaming. Chodź tu. Coraz bardziej podejrzewa. Pięknie. Jeszcze was może oblukam. Odświeżymy punkt widokowy i zakończymy odcinek. Sprawdzimy przynajmniej tutaj, czy faktycznie w jakiś sposób, czy tylko wkręcają kit. A, faktycznie. Faktycznie nic tu nie ma. Chce się tylko dostać na szczyt. Nic więcej. Czyli tu skorzystamy bardzo w środku. Dokładnie. O, proszę. Ale nie chcę. No chyba nie da rady. Nie. Niestety. What the devil? Widział. Jak ja mam się dostać? Right, me too. Ty się nie ciesz. Chodźcie, jeszcze zaraz mogę tutaj załatwić. Bardzo fajny sposób. Taki, że aż się zdziwisz momentalnie. O, proszę. Szukajmy w dalszym ciągu sposobu na dostanie się na szczyt Bastylii. A widzę, że to takie łatwe nie będzie. Kurde, pamiętam jak w pierwszych odcinkach byłem tu takim typowym niewolnikiem. Więźniem, a teraz to kurde się tu błąkam. Nie wiadomo w jakim celu. O, i tu żeśmy byli w pierwszych odcinkach. Jezu, to są te wszystkie malowidła z poprzednich części, które coś na pewno oznaczały i oznaczają. What was that? Czy ze mnie widział? Mam nadzieję. Tak, mieczek się zbugował ewidentnie. Nie wiem dlaczego, ale chyba tak chciał. Kokarda jest wyżej. Dobra. O, jest zejście na dół, tylko nakinam zejście na dół, jak ja chcę się na górę dostać, no. Ach, nie ma żadnych ułatwień. No cóż, trzeba się męczyć. Jak chcę się dostać na szczyt Bastylii. Raz drugi. W sumie już raz byliśmy na tym szczycie. No czemu nie podejdziesz? A? Aha, dobra. Chcesz walczyć? Walczymy. Ty gnoju. Jak śmiałeś. Dobra, odcinek ma już pół godziny. Chcę tylko odświeżyć punkt widokowy. Musimy się jakoś dostać, no. Tylko kurczę, no do diabła. Nie ma jak łatwo to zrobić, tylko się trzeba męczyć. Wychodzi na to. Albo po prostu tak się spinać. No ja wtedy nie widzę. O! I to było dobre. I teraz chyba na sam szczyt się dostaniemy bez najmniejszych problemów. Chyba, że tu też macie jakieś straże, to wiecie. O, dobra. Dalej już będzie chyba tylko łatwiej. A no, wskoczysz tam, nie? C.
Co ty robisz? Kurde, pogięło całkowicie. Odebrało rozumy. Dobra. W końcu się dostaniemy. Odświeżmy punkt. I zakończymy odcinek. Nie, to chyba nie ma straży. Kurde, tu też odczuwam te lagi, ale to takie minimalne. Dobra, odświeżamy. Od Bastylii pokażemy nieco inną część Paryża. No i ładnie, ładnie. O. I zakończymy tu już odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli Wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Jedność! You are ready to fight.